Czy teraz mnie słychać? Powiedzcie mi. Powinno teraz być już mnie, że tak powiem, słychać, bo chyba miałem mikrofon włączony. No, właśnie. Coś mi OBS-ek, że Streamlabs zgubił mikrofona. Przepraszam was bardzo. Ale przynajmniej mogliście sobie muzyki podpuścić, to jest bardzo fajnie. Robimy Gesslerową. Dead Shift, jak mówiłem też, co was ominęło zresztą. Gra, która mi wleciała ostatnio na Steamie, jako proponowana, o budowie restauracji. Więc sobie teraz pobudujemy restaurację i właśnie robimy Gesslerową, jak to powiedział Kuci. Staram się właśnie teraz tę Gesslerową stworzyć. Jak widzicie, mam loki, tylko tych loków nie ma właśnie za bardzo. Te fryzury są takie se. W ogóle nie wchodzi ta fryzura, tak? No nie, to nie ma takiej gesslerowej fryzury. To mnie martwi, ale płciate dobrając dobrą, nie? Taka jest taka kwadratowa ta, taka szeroka. Więc jest spoko. Ale te włosy mnie martwią. To takie. O, to ta może taka być ala gesslerowa. Myślę, że to jest spoko. Myślę, że jest ok. Kolor skóry taki jaśniejszy je damy. Zrobimy taką różową. O, taka będzie bladur. O, nie, no, gesslerowa taka trochę bardziej opalona jest. Myślę, że to będzie spoko. To jest dobrze. I tak. I co to ona ma? Ona jest zawsze zmęczona. O, identyczna twarz teraz jest. Ona jest zawsze zmęczona, więc mamy takie tutaj. Popatrzcie na mnie. Ej, koleżanko. Mamy takie, o, podkrążone oczy, no zmęczona jest. I expression. Jaka będzie ekspresja tej jakże pięknej pani Gessler? Hejka Piotrze, dobry wieczór. Jak nie znajdziesz tych ników, to... A, Jołki, tak, mam te niki, uzupełnię sobie, spokojnie, dziękuję ci bardzo. Mam starą wersję moda, więc uda się. Okej, okay, ona, Gesslerowa zawsze ma taki wkurzony wyraz twarzy, nie? Ona jakby chciała... O, patrzcie. No Gesslerowa jak się patrzy, naprawdę. Jest taka wściekła zawsze, zawsze jej coś, zawsze coś wkurwia tak strasznie, że no nie wiem, że lód jest zimny, albo że ryba jest z morza na przykład. Taka zdziwiona, nie, to jest dobra ekspresja, taka wściekła pani Gessler, pani Magda. Dobra, Klaus mamy czarno-biały, ona ma taki biały, czekajcie, ona ma taki czerwony, bo ona, a to spodnie. Nie, to nie jest jakie ono ma być spodnie. Różowe zrobimy spodnie, czy nie? Nie, zrobimy czarne, nie będziemy się wygłupiać. A tutaj co jest kolor? To jest szary. Nie wiem czego to jest, co to jest. Nie mam pojęcia co to jest za kawałeczek. No ale zrobimy biały, niech będzie. Dobra, mamy naszą Gesslerową zrobioną. Poziom trudności. Normal, hardcore, relaxed, sandbox. Ja też nigdy nie grałem, moi drodzy, więc... Więc ten... Jołki Połki jest Discord, ale ja podczas streamów na Discordzie nie siedzę. Żeby... Tam wiesz dlaczego. Znaczy, mam nadzieję, że się domyślić. Dobra, nagramy sobie na normalnym poziomie. Balance, experience, wszystko ok. Dobra, mamy Gesslerową, nie możemy się nazwać w żaden sposób. Nie, w ogóle to za zdjęcie jest. Mogę sobie pitnąć sobie jakieś zdjęcie. Czy coś? Jeszcze strój lekarza. No to właśnie ona ma taki. To jest chyba dobry strój. Bo inne tak nie bardzo pasują już do Gesslerowej. To jest taki pomywak. To jest. Może taki. Nie, to już. A w ogóle patrzcie, zmieniło mi wszystko. Co za dziadostwo. Ale dziadostwo. Dobra, zrobimy jeszcze raz. Tu na biało. Tutaj te podkrążone oczy, skóra taka, włosy blond, taka i kwadratowa gęba. Mam jej Gesslerową. Może jakieś zdjęcie mogę zrobić? Czekajcie, bo ona się kręci w tym z powrotem. Pyt, zdjęcie. O, zrobimy zdjęcie. Dobra, startujemy, moi drodzy. Nie ma co czekać, ile można robić Gesslerową. Przecież Gesslerowa to jest prosty produkt. A czy prosty stwór, że tak powiem. Człowiek, oczywiście. O kurna. Click on the district icon on the map. O Jezu, to jeszcze nie grałem, moi drodzy, więc nie wiem, co mam tu zrobić. Jakieś dystrykty są. Co to jest? Old Town. A, tu mogę sobie wybrać restaurację. No spoko, ja bym chciał jakiś samouczek czy cokolwiek, czy tak po prostu od razu z dupy zaczynam. Jest jakiś samouczek, to są chyba te czerwone, są chyba trudniejsze, nie? Takie... To jest 100%. To są już drogie jakieś rzeczy, to nie. Chciałbym jakiś zielony może, albo fioletowy. Jakieś, o, wiejskie restauracje, patrzcie. Co ja tu mogę zrobić, tak naprawdę? Jołki, powinien działać link z Discorda, bo zrobiłem na stały, ale zaraz zobaczę, może znowu mi coś tam się przełączyło. Będę musiał zobaczyć. To jakieś zielone... Co to jest? W ogóle nie, ani żadnego samouczka, trochę mnie to martwi. Żadnego samouczka. Jakieś fabryki...
Dobra, weźmy sobie jakieś najtańsze może, najbliżej, bo to, myślę, że to nie będzie jakoś super mega złożona rzecz. 420 rent, o proszę bardzo. To są różne te, różne kategorie naszych klientów ewentualnych. Weganie. Weganie. Czemu weganie? Tutaj drogo. Tu jest też drogo. Modern building. To wygląda spoko. Ale 1200. Renta. Ja mam jakieś kasy tutaj w ogóle, cokolwiek? Czekajcie. Żadnego samouczka trochę mnie tu martwi. Dobra, weźmy to, bo to wygląda medium kitchen small hall. Na początek. Zaszalejmy sobie. Wynajmy to. Are you sure you want this to be your first restaurant? Tak. Dajcie mnie tą restaurację, chcę ją urządzić już. Może wybranie ten poziom trudności, może tam jest jakaś kurna kampania czy coś takiego. A nie, jest, czekajcie, o, patrzcie, Gordon Ramsay. Yes, welcome to the world of cooking professionals. The time has come to... Okej, okay, tak, do you want to start? Tak, chcę zrobić samouczek. Okej, okay, remember on the right area of the screen maybe appears alerts, czyli alerty się gdzieś tutaj pojawiają. Więc okej. Okay. Play attention to alerts on the right area on the screen. Czyli tutaj będzie coś się pojawiało prawdopodobnie. Więc zobaczymy dalej. Some pickles. Open the furnishing panel clicking on this button on the lower left part. Okej. Okay. A, czyli tu mamy całe menu budowania. W ogóle nasza restauracja jest. Na razie jest zapauzowana gra. Dobrze. Co tu jest? Decision. A, co na jakieś decyzje? Dobra, zrobimy po kolei. Czyli klikamy na furnishing. Uuu, jaka muzyka, kurna. Dobrze. This is the furnishing screen, you need to place the counter. Okay, czyli to find the counter, switch to the furnishing mode. A, czyli musimy znaleźć taki stolik. No dobra. Select a counter and place it in the kitchen. You can hold shift if you want to place items more precisely. Dobrze. A, super. Czyli najpierw musimy zrobić counter. Czyli tutaj. Tu. Tak. I to jest chyba to. Moja kuchnia jest gdzieś tutaj. To jest chyba kuchnia, tak mi się zdaje. Dobra, to jest counter. Counter Simply Stuff. No spoko. Jaki kolor weźmiemy? Na biały, a co to? Postawmy ją. I to się jakoś obraca. ZX Rotate. Aha. A, to jest Rotate View. A tutaj coś mogę zrobić? A, prawym przyciskiem. No dobrze. Postawmy może tutaj. Tak na razie. Obróćmy jeszcze tak. O, postawiłem. Jack, kiedy Crossrunk In? Możemy zagrać na przyszłym strumyku. Jakoś tam nie skupiałem się na tym, ale chcesz, masz ochotę? Chętnie. Chętnie wrócę. Teraz cooker. Okej. Okay. No to cooker stawiamy. Taki może żółty. Postawmy cooker gdzieś tutaj. Mogę w ogóle obracać kamerą? Tak, o, mogę. Przytrzymuję środkowy przycisk myszy, wtedy mi się obraca jakoś tak w miarę wolno, ale się obraca. Dobra. Cooker postawmy tutaj. Brawo ja. Now you have a cooker. Brawo ja. Your cheese will be able to put. No dobra, what now? Click on the table section and then place 6 tables in the hall. More tables means more customers. Ok, czyli 6 stołów. Mam już kuchnię. Mam 6600 kasy. Warto o tym pamiętać. Jest główne wejście. Tu jest główne wejście. I tędy będą wchodzić wygłodniałe osoby, żeby się tutaj zaklimatyzować. Mam takie dwie jakby sale, co nie? Patrzcie, tu mam jedną i tu mam drugą. Więc najpierw postawmy może sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tych stolików gdzieś tutaj. Nie, to są stoły, tak? To są stoły. Są już razem. Takie podwójne bierzemy, czy jakie? Jakie omnikazo zrobić, czy pojedyncze? Ile one kosztują? Ten kosztuje, nie wiem, 150, a ten kosztuje 90. Tylko to są malutkie stoły. Na 4 osoby bym wziął. 6 stołów, czy może 6 podwójnych na razie. Tu muszę zrobić tak, że tu będą, będą takie podwójne, malutkie, a tu weźmiemy takie większe. O, tu będzie taka fajna. Tu będzie taka na te duże stoły, a tu będą takie dla malutkich. Dla maciupkich, takie co przyjdzie sobie z rodzinką albo z koleżanką na kolacyjkę. Dobra, kolor stołu. Weźmy sobie może taki brązowy, taki lekko brązowy. I obicie krzesła. Niebieskie.
O, ciemny, może taki jaśniejszy niebieski. O! I tu będą takie dwa stoli, takie sześć stolików musimy zrobić. Zrobimy tak, tutaj jest precise link, o, czyli będzie tutaj, czekajcie, gdzie zrobić, może tu. Jest! 4-4-osobowe, ale on chce do mnie 6 tych stolików, wiesz? I 2 dwuosobowe. Ale na razie zrobimy te dwuosobowe, potem sobie dorzucę te 4 czwórki na razie. Co dalej? Tutorial, now you only need to place some decorations. A, okej, okay, dobra, dekoracje jakieś. Place enough decoration in your restaurant to lure cheapskate customers. A, czyli te takich sknery. Dobra, no to zaraz coś znajdziemy do tych sknerów. Sknerów, jak się czyta. Okej, okay, to na miarę sporządne. I teraz trzeba dekoracje. Gdzie są dekoracje? To są to chyba. Floor decoration. A, to jest jakieś podłogowe. Może zróbmy tak. Weźmy sobie jakiś dywanik tutaj wstawmy. Jak mogę zobaczyć, kogo ja tu wabię tym? Tak z ciekawości. Mam chyba napisane po prawej, po lewej. Different customers have different taste beyond food. If you don't meet them in minimum, okej. Okay. No nie bardzo wiem, co mam tu tutaj budować tak naprawdę. No zrobię sobie taki zwykły dywanik, nie? Taki czerwony. O Jezu, czerwony taki zapisy bardzo. Postawię taki dywanik tutaj. Mogę? Trochę wyżej, o. Na samym wejściu. I jeszcze muszę co zrobić? Ambience small restaurant. White collar. Low class. Okej, okay, chip keepers. Chip keepers są zadowoleni. O, czyli oni mają tu przyjść. To bardzo dobrze, bardzo dobrze. Więc teraz jakieś jeszcze ozdoby takie, o. Co to jest? Kwiatuszki! Kwiatuszki są zawsze na propsie. Niebieskie. Taki malutki kwiatuszek zrobimy tutaj. Jeden. Drugi. O, więcej mi nie dał. Dobra. Czyli mam już, okej. Okay. Gotowe. Teraz musimy open the menu. Uuu, menu. Będziemy wybierać menu, ale jeszcze jedno. Czekaj, jeszcze jedno. Chcemy dobrać sobie kwiatuszka tutaj. O. Bardzo dobrze, teraz open menu panel. Menu panel jest tutaj. Careful, assemble your menu. An interesting menu can attract much more customers. No dobrze. Drag recipes on the left part of the panel to add them to the menu. Okej, okay. Add 10 recipes. O, aż 10 muszę dobrać. Dobra, zobaczmy co tu mamy ciekawego. O kurna. Na bogato. Cześć Wachudra. Dobry wieczór. No, na razie mamy tylko chip keepers, oni będą tutaj przychodzić. Customers, dynamic perk, small menu, attractiveness, the restaurant has... O, jeszcze widzicie, zobaczcie, jeszcze jest debugowy napis pod tym spodem. Ktoś nie do końca, to widać, gra jeszcze nie do końca jest sprawdzona do testów. The restaurant has acceptable prices. 100%, okej. Okay. To co to było dać? Co tu mamy? Mamy cuiche Lorraine, roasted onion in cheese sauce, tortilla de patate. Ciekawe. Tu mam jakieś main course. Aha, czyli to są przystawki. Appetizers. To jakiś appetizer, zróbmy sobie. Ten wygląda na miarę tani. Ten byłby spoko, bo mam i counter, mam i cooker, bo tu potrzebuję oven, a ovena nie mam. Tak, co są za tagi? Heavyweight. A, ciężkostrawny. Dairy. Okej, okay, tu są warzywka, owoce, to jest wszystko. Healthy, to jest zdrowe. O, proszę bardzo, więc weźmy sobie to jako appetizer. Na początek. Myślę, że to będzie bardzo dobra sprawa. I teraz tak, może ze dwa appetizery, czekajcie, mam dołączyć 10 dań. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i mam siedem menusów, ale myślę, że to można się zamknąć jakoś spokojnie z tym, więc może jeden appetizer, na razie weźmy tak. Teraz danie główne. Co byśmy dali na dane główne? Co my tu mamy? Butter pasta, chicken breast with salad, a tu potrzebuje Owen, cod fillet with salad. Fettuccine Alfredo, fried rice with pons, o, krewetki, kurde, na bogato, ale to będzie to chyba drogie, no nie, w miarę tanie to jest, grilled steak, o, steaka bym wziął, ale nie mam grilla, bym musiał grill zamontować. Italian tomato pasta, to będzie chyba dobre, Italian tomato pasta, niech sobie wybieram, weźmiemy sobie dwa dania główne, żeby mieli z czym wybierać, jedno będzie pasta, a drugie weźmy na przykład rybkę, rybka jest spoko, więc weźmy sobie rybkę, mam już trzy. Sałatki. Sałatki tutaj nie będziemy chyba kombinować, bierzemy wszystkie jakie są. 3, 4, 5, 6, nie, może z dwie sałatki. Cod salad, light salad i turkish salad.
Weźmy taką może droższą. O, tą sałatkę. Zupki. Garlic potato soup, mussel soup i to pomidorówka. No przecież kurna, bez pomidorowej to nie ma co tamto. Right now you can only rely on chipscape. Okej, okay, no spoko, ja wiem, ja wszystko wiem, mój drogi. Ale to jeszcze już mam 10, czy jeszcze muszę coś zrobić więcej? Chyba nie. Zrobiliśmy więcej. Mamy jedną zupę. Co mamy dalej? Side dishes. O, proszę bardzo. Jacket potatoes, ale nie mam ovena, więc tutaj nic z tym nie zrobię. Są desery jeszcze. Apple cream pie, banana bread. Kurna. Butter cookies i chocolate chip cookies. Brzmi wszystko smacznie. I mniej więcej jest tak samo, że tak powiem, wyważone. Wachudra, dzięki za nową grę. Dzięki Wachudra za wsparcie kanału. Dziękuję im serdecznie. Na pewno się te pieniądze nie zmarnują. Okej, okay, weźmy apple cream. Myślę, raz... raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeszcze może coś do picia byliśmy, co nie? Cheap blonde beer, no pewnie. Piwko zawsze na propsie. Discount soda, niech będzie. Mysterious blonde beer. Nie, może nie. Discount cola. Cola też niech będzie, bo dzieciaki będą chciały się napić, przecież to nie. Więc możemy coś jeszcze dać. Raz, dwa, trzy. Nie wiem, czy to się liczy jako danie, czy nie. Weźmy sobie jeszcze może jeden aperitif. Tą tortillę. O, wszystko jest, elegancko. Good. Now people can order something. No dobra. How can I hire people? Ok, zatrudniamy teraz nasz staff. Staff panel clicking button, ok. To zamykamy. Tu jest nasz staff button, ok. Hire two waiters clicking on the respective buttons. Dobra, czyli musimy dwóch kelnerów zatrudnić. To jest w tym razie ja. Mogę się jakoś nazwać? Nie mogę. Dobra, weźmy dwóch kelnerów. Wszyscy są mniej więcej w samej cenie. Może zrobimy sobie Ewa, bo dobrze jej z oczu patrzy, bo ma mocno przymknięte, więc Ewa będzie obsługiwać. I Martin albo Alex. Alex, ja mu nie ufam. Alex tak dziwnie mu z twarzy patrzy, a Martin to widać już długo nie pociągnie, więc damy mu, niech se pożyje jeszcze jako kelner. Open the policies and decisions panels. Dobra, teraz jakieś decyzje polityka, nie wiem co to jest nawet. Here we are, the policies and this panel with the decisions. Okej, okay, czy są jakieś, mogę jakieś decyzje podejmować, klikając na ten malutki guziczek. Active the open restaurant decision. A, kuka mamy, bo ja jestem kukiem, a czy pani Gessler jest kukiem? Pani Gessler będzie gotowała. Active the decision to skip, nie będziemy skipować tutorialu, ale open the restaurant. Dobra. Restauracja otwarta. Oj, mam nawet na Steamie coś. New opening. Dobra, jest gra zapauzowana. Co się tutaj dzieje? Tutaj wszystko już jest zrobione. Otworzyłem restaurację, może weźmy sobie na plus. Czy coś idzie, czy coś nie idzie? Co mam dalej robić? Dobra, czekamy. O, idą moje kelnery. Ten zapierdziela to. Martin taki szybki. Szybki Billy. A gdzie ja jestem? O, jest i pani Gessler. Uwaga, pani Gessler przyszła do pracy. Ma strasznie porozwaloną kuchnię. Będzie musiała latać w to mi z powrotem, więc może przenieśmy sobie to. Mogę to przenieść. Może bliżej jej damy to, co? O, mogę. Super, fajnie. Magda, żebyś mogła sobie tutaj zaszaleć. A, i najważniejsze, moi drodzy. Że musimy nazwać naszą restaurację. Tu jest nasz panel jakiś ogólny. Dobra. Możemy nazwać restaurację? Lock, unlock. A, nazwijmy ją sobie. Lemmy Coutons. To jest... Czekajcie, może nie to, tylko będzie... O! Lemmy Coutons. To jest nasza restauracja. Lemmy Coutons. I patrzcie, ile wiary przychodzi. Od razu się wbijają do stolików. Ohoho! Ale jak fajnie! Sobie siedli chłopaczki. I już czekają na kolejne zamówienia. Tutaj widzę kupa ludzi przed restauracją. Zobaczymy, czy mi zasmakuje dania od Magdy. Co się Magda dzieje? Magda, co jest? Coś taka skoczna. Dobra, to już przyjęte. Przyjęte zamówienie. Widzę, że tutaj po raz... Jeszcze przyjmują troszeczkę. No, co wy robicie? Co ty... A, trzymasz menu. A, czyli jeszcze myśli. Tata w ogóle usnęła. Już w ogóle śpi. Ten też śpi.
Wszyscy śpią. Nie, ten nie śpi. Okej, okay, okej, okay, jest zamówienie. Przyjmujemy zamówienie. Pierwsze zamówienia poszły. Ciekawe, co sobie życzą. Te jak zaczną. O, już czekają. Już mają gotowe. Kolejni ludzie mogą wejść. O, już szybko sobie poszli. Nie, są się cały czas. Czekają na stolik. Magda się bierze za gotowanie. Cześć Grzegorz! Dzień dobry, dobry wieczór raczej. Magda już zasuwa w kuchni. O kurna, ten nóż jest większy od niej. Już gotuje. Madzia go prawie przygotowała wszystko, elegancko. Tu mamy jakieś nasze. Aha, czyli tak, trzy customers, trzech czeka. Orders waiting to be cooked. Aha, i tutaj coś są, to są nasze statystyki, no dobra. Chyba żarcie przynieśli, tak. Jest i żarcie. I już sobie pałaszują. Nie wiem, co to jest, wygląda jak jajecznica, ale ja nie mam żadnej jajecznicy w moim menu, więc nie mam pojęcia, co tam się dzieje. Okej, okay. Proszę bardzo, smacznego. Kolejne zamówienie poszło. Madzia, jak tam? Ale się nie opierdzielaj, Madzia, ty zasuwaj tam w tej kuchni. Okej, okay, tutaj przyjmują cały czas to zamówienie. Nie no. O, słychać już hałasy w tej restauracji, czyli jest dobrze. Rozmawiają, cieszą się z sobą, więc bardzo się cieszę z tego powodu. A zobaczę tak na szybko jeszcze inne Recipe Edition. Mogę sam sobie coś stworzyć, zobaczcie. Ale nie czuję się na siłach, żeby takie coś robić. Nie będę takie coś robił, nie. Nasze menu jeszcze jest w porządku. Charakter, o, charakter leveling. Teraz co mam w ogóle zrobić, bo Gordon mnie tu zostawił. Jest 9, co jest? Czemu smutna buźka? A, bo czeka, chcę zapłacić. Chyba nie do końca mu smakowało, więc... Więcej klenerów zatrudnię. Na razie ta dwójka ogarnia, spokojnie. Nie będę tutaj robił takie rozpierduchy. Bo Magda nie wyda. Magda nie wyda. Okej, okay, zobaczymy, co mi powie Gordon. Open the Chief Avisor Panel. You saw that you got a review on the... O, mam review! Jakie jest review? Open... jakoś nie będę chyba... Wątpię, żeby to review było dobre. Więc zobaczymy. How you'll be able to learn more about the what the customers think to your place. Okej. Okay. What will you like to know? Co mi powiesz? A, tutaj mi nic nie powiesz, no okej, okay, nieważne. When you are done with reviews, open the stats panel. Okej. Okay. Fine, kind fine. No very good, no i dobrze. No i smakowało pani Elenie. Pani Elena zadowolona z jedzenia. Very good 100%, proszę bardzo. Ja jestem dumny. Jestem dumny z Magdy na chwilę obecną. Bardzo dobrze. A, i tutaj teraz mamy tu przyjemność. Open the People's? People's tab? Tak się odmienia People's? Chyba nie. Ale dobra. People. Remember, you will never be able to place everyone to focus on one or two customers groups. Aha, czyli musimy tutaj jakoś kombinować. Co my tu mamy? People's. A, proszę bardzo. Co lubią? They like... Carps, aha, i lubią i nie lubią deserów, więc oni będą przychodzić tutaj na razie i tutaj jakoś w miarę te carpsy. Blue collars, proszę bardzo, jakieś robotnicy lubią piwko, nie lubią warzywek. I bardzo dobrze, i wegetarian, no i bardzo dobrze, i tak ma być. Yappies, white collars, czyli jakieś japiszony, robią jakieś seafood i wine. Okej, czyli tu wszystko jest opisane, co możemy przyjmować, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Na razie zajmiemy się naszą restauracją. Mam już 7 waiting outside. 7 osób czeka. Może faktycznie, Kuci, masz rację, że powinien zaraz zatrudnić kolejnych, bo na razie nasze kelnery nie wydają, ale może zaraz będzie. Już kolejna parka wchodzi. Zobaczmy, co dalej, bo na razie Gordon mnie zostawi. Mam jeden popularity, czyli lubią mnie. Lubię mnie. Nie wiem, czy Wojciech się z tą witałem, jeśli nie, to cześć. Jeśli tak, to jeszcze raz cześć. Lepiej się widać niż żegnać. No i jakoś to ciśnie powolutku. Oj, ktoś tu zły jest. Co się stanęło? Co się... Może chyba za długo czekają. Może te moje kelnery chyba nie za bardzo wydają. Z tego co widzę. Może weźmy sobie razy dwa. Może żeby to trochę poszło. Okej, okay, jest coś jakaś informacja. It's worth your money. Dobrze jest. Dobrze jest. Lubią. Dwa reviews. Feng. Feng? To jest imię? Czy to jest nazwisko? Feng. Ale Feng taka śpiąca jakaś. No dobra, bo najadła się, zjadła dobry papu i teraz chce się spać. Zawsze po dobrym papu się chce spać, prawda? Tutaj sobie odpoczywa. Nie, Madzia już pracuje. Zapierdziela w kuchni.
A jak tam, no tutaj jeszcze ludzie są, czekają, ale no to rusz się, Ewa. Ewa, ty byś się tu trochę ruszyła, Idol, przecież ludzie czekają. Czemu, Ewa, się nie ruszysz? Weźmy może razy dwa. O, poszło pożarcie, proszę bardzo. Daj jednego kucharza, dwóch kelnerów. Wiesz co, ja chcę to na się pójść w zgodnie z samouczkiem, ale nie wiem, czy coś mi jeszcze... czy mi jeszcze coś jeszcze chce powiedzieć Gordon? Bo na razie widzę, że jest cisza. Gordon... czekajcie, no mam te reviewsy. Gdzie on to chciał? Reviewsy, no jest reviews. Dashboard, reviews. A, tu są reviews, czekajcie. Well, we enjoyed the flowers. W ogóle oni tu piszą o tym. Food średnie, nie podobało jej się, ale bardzo dobry serwis, patrz, ogarnia. Price bardzo dobra. I atmosfera też spoko. No i, znaczy spoko, słaba atmosfera, ale no widać, że no staram się, no co ja poradzę, no nie ogarnę. Czekajcie, może coś, właśnie, może tu coś jeszcze pomalować można, coś więcej. Bo tu widziałem, painting, o właśnie. Nie, to są obrazy, to nie to. To, o to mnie chodziło. Mogę zrobić w ogóle jakieś inne podłogi. Bo jest taka, ale może być taka na przykład. Jakaś taka drewniana. Tej jeszcze nie mam. Taka czerwona. O, może taką czerwoną zrobimy. Co wy myślicie? Zetka, odwróćmy to. Fajne to jest, takie fikuśne. Chyba, że to. Nie, to są takie typowe jak w barach mlecznych. Więc no, może to. Taka czerwona na przykład. Nie, może zróbmy spójną. Spójną, jednokolorową. Niebieską może? Apple? To mi chyba nic nie kosztuje z tego, co widzę. Nie, to jest Afriko. O, super, zajebiście. Jak to wyglądało? O Jezu, nie, to jest ten straszny wzór. To jest straszny wzór. A to? To wygląda, jak mówiłem, w barze mlecznym. To jeszcze gorzej. Tu? Jak w liśnieniu, kurna. Stamtąd wyskoczy jakiś duch i nas tu zeżre. Drewnianą podłogę zróbmy. Drewniana zawsze jest mile widziana przez ludzi. Taka naturalność, tak? Wiadomo. Okej, w kuchni możemy sobie zrobić customize, ewentualnie jeszcze. Zróbmy sobie może taką białą kuchnię, albo niebieską. Niebieską. Zawsze taka lepsza. I w jadalni teraz jeszcze możemy zrobić ściany. O, takie żółte może? O, fajna restauracyjka, proszę bardzo. Bardzo ładna, podobała. Nie będę w barach mlecznych dawał, bo tu... Panie, nie mogę dać baru mlecznego, skoro tutaj Magda Gessler gotuje, tak? Szanujmy się, tak nie można, tak nie można. Dać baru mlecznego do Magdy Gessler. Proszę, będzie miała taką ładną niebieską kuchnię. Może tu jeszcze ewentualnie zobaczymy jakieś inne ściany, może takie jasne. O, to by było chyba lepsze niż te żółte. Nie, te żółte nie są głupie. Dobra, weźmiemy żółte. Weźmiemy żółte, no i pracujemy dalej. Tu już przyjmują rachuneczki. Lemikuton sobie radzi. Jak widzimy, są wszyscy wypoczęci. No dobra, ale co dalej? Co dalej? Dobra, możemy może kupić jakiś sprzęt jeszcze. Ingredients panel, tu mam wszystko wypisane. Chief... tu jest coś jeszcze, czekaj. Chief Advisor, a to jest to samo, tak? Dashboard... O! Decent. No, decent, no bo ja od czegoś zaczynam, mój drogi, no to nie jest tak super mega, to napisał. Let's start with the fact that the staff did a good job. O, czyli jednak sobie radzą chłopaki i dziewczyny, bardzo dobrze. And paid less in experience, but to be honest, their food is bland. No. Wiem, że no, ale co ja ci poradzę, no mój drogi, no. No i się ludzie w ogóle wycofali. Czemu mi zniknął Gordon? A, tu jest Gordon, czekajcie. A, to jest nowa, po prostu nowa informacja. Nowy review. Dobrze, Gordon, czemuś mnie opuścił? Dobra, chyba Gordon nam się nie przyda do niczego, więc robimy teraz na swoje. Politician decisions. W ogóle co tu jest? Cleaning. A, patrzcie, mogę sobie tutaj jeszcze dopisać ich te. Ich umiejętności, tak jak w różnych takich strategiach, były takie różne strategie, które można było sobie przypisać, co ma kto robić. Hall cleaning, kitchen cleaning, hail to the rat king, temple light, to będzie tu większy koszt, tak, tu jest no ambience bonus, 7 za godzinę, na się to zostawmy, nie będę go ruszał, average salary staff, to jest takie, to jest uproszczone wszystko. Jałki-pałki, wywaliło ci komentarz. Musiałeś coś napisać bardzo brzydkiego, mój drogi. Dobra, idziemy do przodu. Kupa ludzi jest w środku jeszcze. Mogę wziąć sobie chyba kolejne... Znaczy nie, no kolejne stoliki są spoko.
Gesslerowa tutaj zasuwa jak mały samochodzik. Cały czas. Zobaczmy sobie może jeszcze staw. Mamy jeszcze jednego waitera do wykorzystania. W sumie możemy tego Alexa dać. Niech Alex przyjdzie i ogarnia. Gesslerowa myślę, że sobie spokojnie poradzi. Cześć Szamot! Dobry wieczór! Dobra, przyjmujcie mi ludzi nowych, bo widzę, że tutaj trzeba ogarniać. No znowu ktoś jest zły. Dlaczego jesteś zły? Ja tu wszystko z miłości dla ciebie, mój drogi, robię. Wypełniam moje jedzenie. Aha, coś jakoś tam poszło zbytnio do przodu. Nie, coś mignęło. Też widzę. Lukas jest. To jest Lukas. To jest facet? A little more and it could be legendary. O, proszę bardzo, Łukasz mnie bardzo tutaj ładnie. The waiters made us feel at home. Proszę bardzo, ale spoko. No widzisz, Jołk, nie można tutaj się jąkać na tym, na czatku, nie wolno. Okej, okay, powoli zbliża się 21 i ja nie wiem, co się z tym stanie. Czy moja restauracja jest otwarta non-stop? Czy co? Co to jest? Show waiters. Aha, to jest waiters. Aha, mój kucharz jest na górze. No dobra, Gesslerowa tutaj zapierdziela jak mały samochodzik. A Gordon Ramsay mnie opuścił. Co to w ogóle jest? Al dente cooking. A, czy jakieś są w ogóle... Poziomy zdobywam. To jest ciekawe. Dobra, okej. Okay. 4 reviewsy mam, 4 jest okej. Okay. Robi się już ciemno. Jest 21, nikt do mnie nie przychodzi. A Gordon jak nie było, tak nie... A, pani, gdzie pani idzie? Halo. Zapraszam z powrotem. No dobra, tu jeszcze jedna osoba, jeszcze jedna parka została. Sobie szamie kolację. W ogóle to jest tak ciemno. Mogę jakieś światła tutaj zrobić? To z ciekawości. Zbudowania, czekajcie. Co tu jest? Small Kitchen Tools. O! Co to jest to? Near Stacking Limit. You can only add one more object on this kind in the restaurant. Patrzcie, tu są w ogóle jakieś takie rzeczy, takie ciekawe dosyć. Bo to jest co? Bo to jest... A, to jest piecyk. To jest po prostu cooker. A to jest chyba oven. Tak, oven to jest co innego niż cooker. Wtedy bym mógł dorzucić trochę żarcia jeszcze. To by było ciekawe. Tu jest cooker Cheaper Brother. Cooking slots 10. Ten ma 10, ten ma 6. To jest, kupiłem tą taką najlepszą chyba. Mogę kupić tańszą nawet, ale mam kupę kasy, więc nie ma co... Co to jest? Grill! Grilla można zrobić, a tu jest co? Steamer Cloud Maker. A, czyli jakiś kurna weges srege. Na frytasy, o! Można to kupić. To można kupić, bo tam widziałem, że oni chcą frytki też. Więc frytasy. Okej. Okay. Frytasy będą chcieli pewnie mieć. To postawmy może obok kuchenki. O. Steka bym zrobił. Stek jest spoko. Steka dorzucamy. No i tego. Mamy dużo. Wiesz co, Jołki, może coś tam się zaczynać przycinać ten czat, bo to jest YouTube'owy czat, więc czasami to jest taka, wiecie... Dobra, razy dwa. W ogóle cały czas 21, jest późno, a ludzie przychodzą. Na kolację tak późno przyłażą. A mam niby 3 kelnerów, ale oni jakoś nie bardzo chcą to ogarnąć, te stoliki, patrzcie. No i sobie ludzie idą, bo nasze kelnery nie ogarniają. Czyżby nie mogli tutaj przejść? Tak z ciekawości? Czekajcie, spróbujmy sobie przesunąć może te stoły troszeczkę.
A, właśnie, to jest takie zielone, to może to jest powodem, że nie można tu podejść. Odsunę trochę je bardziej. O tak. I myślę, że to wtedy będzie. Tych chyba nie mogę przesunąć, nie? Nie mogę. Dobra, zobaczmy, jak będzie teraz to wyglądało. Jak przyjdą. Ale nie, no widzę na razie. Nasze kelnery się nierwą, żeby przyjmować tych ludzi. Dlaczego? Idol, no co idol? No to ludzie są. Byli. Już poszli. Godziny otwarcia już mogę ustawić. A, tu może, tutaj, kalendar. O, proszę bardzo, January. Co tu się dzieje w ogóle? Jest pierwszy, czy są 4 dni w miesiącu. During the weekend you can expand more customers of all categories. A, proszę bardzo, to wszystko jest, że tak powiem, jakieś są jakieś wydarzenia. Dobra, tu jest co? Tu jest rozpiska, customers, czyli mam wszystko opisane, Excelki tak zwane. Są tutorialki. Staw, nie staw, menusy, srusy, czyli wszystko tutaj jest. Okej, tutaj myślę, że już to po prostu zostawił. Gordon poszedł do swojej restauracji i sobie siedzi. A, jest! Koniec weekendu. Weekly balance minus 3000, no wiadomo, bo głównie kupowałem rzeczy. Więc może w przyszłym miesiącu będzie lepiej. Proceed. O, jest Gordon, patrzcie, pojawił się. Did you sleep well? No tak średnio, bo wypiąłeś się i poszedłeś sobie w pipę, ale... Head to the polishes and declaration panel. Okej. Już to robię. Okej, okay. Polishes allow you to invest money to get powerful bonuses. O, proszę bardzo. Cleaning polishes are most focused on improving the ambience rating, while marketing polishes allows you to gain influence points. Okej. Okay. You will unlock more marketing place once your popularity will be high enough. No dobrze. Co ja mam tu zrobić? Outstretch. No, ciekawe. Więc bardzo dobrze, Jołki, bardzo dobrze. Ma być poleconych, pamiętaj. co to jest? 1000 dziennie, nie, 1000 dziennie to nie. Takie sprzątanko, customers, to jest billboards, czyli reklama. Chip keepers, poproszę, tak, chciałbym, żeby przychodzili do mnie. Customers removal, co to jest? Are some customers groups being cheap or leaving negative reviews? You can put, tu mogę ich pogonić. Patrzcie, relaxing experience. Attractive for blue. Czyli mogę tutaj zrobić, żeby to. Antyreklamy. Dobra, poproszę tą reklamę. Niech więcej przyjdzie do mnie tych małych. Dobra, Gesslerowa gotowa. Pan Decent, pan tutaj, niech on się nazywa? Nie mam pojęcia, jak masz na imię, gościu. Kim ty jesteś? William. William mówi, że decent. Dobrze, bardzo dobrze. My biggest secret skills is that they should be fire their interior designer. Czyli ktoś by chcieli się w środku. A to jest co? Co to jest? Nie, co to było? Minor event. There is a minor event requiring your attention response by red icon over the head of customer staff. Or staff members. Click to find... Okej. Dobra. No mam jakiś czerwony evencik. Click here to find... No klikam i co? I dupa, nie pojawia się nic. Ale przynajmniej więcej ludzi wchodzi. Czy oni tylko te dwa stoły obsługują? Dlaczego? Wiecie co? To nie ma sensu. Zrobimy inaczej. Mam 4000. Spróbujmy obsadzić te dwa stoły tutaj. O! 150. To jest wystarczające. Zróbmy tutaj dwa stoły. Postawmy może ze dwa stoły tutaj. Zobaczmy, czy to zda egzamin. O, proszę bardzo, od razu poszli do czwóreczki. A te stoły jakoś w ogóle nie są używane, nie wiem dlaczego, oni w ogóle nie chcą używać tych stołów. Tutaj Gesslerowa widzę się dwoi, troi. No, działaj moja droga, no. Chciałaś, to masz. Co się dzieje? To jest chyba to wydarzenie. What's the strange smell coming from the toilet? How can we eat like this? Offer a discount. Your money will change by 100. The group of customers will go away. Dobra, no macie ten discount, no. Ale jaka... To nawet kibla nie ma. Jak oni mogą mieć podejrzenia o śmierdzący kiblek, no, jak ja nad kibla w restauracji nie mam? Przecież wszystko robią na zewnątrz. To siedli na przykład. Bo może oni byli w czwórkę.
Dlatego tu nie wchodzili. Bo oni pewnie wchodzą większą grupą. No tak! Cztery osoby przesiąśniątą przy... To Jołki miał Kuci miał rację, faktycznie. Trzeba było jednak te stoliki poczwórne dawać. Patrzcie, jak nas ruszyło od razu. I ludzie od niej nie odchodzą. Bardzo fajnie. Gesslerowa daje radę. Myślę, że ogarnie. Nie wiem, czy ona sama to ogarnie. Tak widzę, że sobie tutaj ludzie czekają. Coś się dzieje. Looks like you are gaining some popularity. Okej, fajnie. Open the character panel. No okej. Chciałbym otworzyć character panel. Gdzie jest character panel? Ranking. Open panel. Open the skills panel. Okej, gdzie jest skills panel? Ja myślę, to zobaczyć. To jest to? Nie. Stats. City. Politician. Chief advisor. Ingredients. Joki popki, dzięki za suba. coś nie pykło. Gdzie jest? To jest to? A, to jest to, dobrze, okej. Okay. While the chief and Walter Trees only appeals on the single staff member, look other. Okej. Okay. On the left side, no dobrze, no spoko, widzę. Spends your skill point clicking on the skills you want to and using the button. Okej. Okay. Mam 3 punkty. Więc zróbmy tak, gnocchi, lasagna, tutaj co, risotto, paella, rice pie, no mam pastę, zróbmy sobie większą, bo to jest bardzo ważna ta pasta i może do tego jeszcze wróćmy sobie co, pierogi, pewnie, że pierogi to ja chcę, jak najbardziej, to już zostało, nie, muszę jeszcze raz, aha, czyli muszę, zatwierdzić. Open the ingredients panel. Zaraz, momencik. Tutaj coś się dzieje. Tu mamy 5. Proszę bardzo. Oni mają po 5 punktów. Ja im w ogóle tych punktów nie dałem, a oni nic nie robią. Więc tak, basic speaking skills, dam ci to. Fast writing też ci dam. Fast delivery, the bill. Geomaker cleaning, ten. Speed. Niech będzie. Jeszcze mam 2 punkty. Nie wiem, czy to wystarczy. Może weźmy sobie, co to jest? Restaurant mapping. A, to weźmy wszystkie po kolei. Czemu by nie? I to. I to samo tutaj. Tu. I to weźmiemy. O. A temu weźmiemy tak. Tu. To i to. I brawo. Ingredients teraz chcę, żebym wszedł tutaj. Dobra, co mi poradzisz, panie? Panie Ramsey, click and drag with your mouse to navigate the panel. Spend your ingredients points clicking on the ingredients you want to using the button on the lower right of... Okej. Okay. Mam 10. I co ja to mam zrobić? Nie chcę vegetables. Ja bym chciał mięso. Mięso jest najważniejsze. Co z tym? Bacon. Jest jeden... może tutaj zrobię coś. Mortadela. Nie, bez przesady. Mortadela nie będę robił. Ale kiełbasę jak najbardziej. Jak bym sobie tutaj zrobił. Szynkę, lamp też, może coś bardziej z seafood, to by było dobre, crayfish, pons, krewetki już mam, kraba, myślę, że może się na tym skupić troszeczkę, nabiał, nabiale ma wszystko w miarę ok, bechamel, może się przydać, bechamelowy sosik, ricotta, jogurt też niech będzie, spices, o, to by było dobre, chili pepper, poproszę. I oregano będzie też dobre. Owoce, warzywa, orzechy. Jezu, ile tego tutaj jest. Others, proszę bardzo. Dark chocolate. Nie, może nie. Tego nie będę dawał, bo to już jest. Mogę to skasować? Mogę. O, alkohole. Red beer. Niech będzie. I rumik. Close the panel. Bardzo dobrze. Trochę to porozwijałem. Mam kilka... O Jezus. The panel on the right side of the screen is... Okej, no dobra, fajnie. No i co tam? Everything is clear. I employ scav... No dobra, to wszystko wiem. Morale wiem, wszystko miałem robić. The task panel has now several tasks available. No dobra, zajebiście. Ale najpierw, co tu się dzieje? Coś się odblokowało, pewnie jakieś rzeczy się odblokowały. Bardzo dobrze, ale plus reviewsy chciałem zobaczyć. Co tu się dzieje w reviewsach? No na razie jest spoko. Jest tak jak było. Wszyscy dają mi 3,5 gwiazdki na 5. Więc jest dobrze. To jest to. Finish the tutorial. Follow the instruction to complete the infinite phase of tutorial. Aha. A co bym chciał ode mnie, żebym finishnął, że tak powiem?
To wiem. Chief, panels, city map, to mnie nie interesuje, to są tipsy. O, coś tutaj jeszcze jest. Co to jest? Restaurant panel, o, proszę bardzo. Lemmy Coutons, jest small hall, medium kitchen. You are the executive chef in, okej, czyli jestem tutaj. Close the restaurant, nie będziemy zamykać, to wszystko tutaj jest. A, wszystkie informacje. Okej. I ranking. Jestem 61. W jakimś tam rankingu dziwnych szefów. Nie wiem, jaki to jest. Tak, Jołki, widziałem. No tam te suby lecą dosyć szybko. Więc... Dobra, co mam zrobić? Follow the instructions to complete the initial phase of... Okej, no dobra, no. Niech to się wszystko dzieje dalej. A, on coś ode mnie chce, a teraz nie wiem co. Open the task, a, task panel, dobra. Gdzie są taski? Chef, czyli tutaj polish and descriptions, stats, gdzie są taski? A, tutaj. To się w ogóle inaczej nazywa, niż w ogóle było podane. The part of the tutorial is over! Feel free to check the various tasks. Super, zajebiście. Custom Chip Keeper. To nic się nie dzieje, że tak powiem. Tak, carbs. No dobra. Wiedziałem, że znam skądś ten głos. No widzisz, no. Dosyć znany głosik, chyba. O! Ktoś jest zadowolony. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Cieszę się bardzo z tego. Przepiszmy sobie ten czas. Teraz musimy zarabiać, moi drodzy. Teraz jest czas na zarabianie. Gesslerowa sobie radzi nawet dobrze. Tutaj trochę energia spada, ale myślę, że jest spoko. Więc nie ma tragedii. O, tu ładnie posprzątał. Tutaj sobie chłopaki jedzą. No, tutaj była krzywa buźka. Coś się stanęło. Pauza. Co to jest? Low price. On the average you are not changing customers enough for your dishes. You may not see any profit. A, okej. Okay. Czyli mogę coś podnieść. No dobra, no to podnieśmy troszeczkę. Recipe rating 52, raw ingredients cost is, 10, preparation time. A, czyli jestem, że tak powiem, na zero zawsze wychodzę. No to tutaj weźmy dwójkę, tu też. Tutaj zostawmy sobie, ile tu jest, 2,48, 3,48. Przecież to jest drogo, w pyte, strasznie, jest. Ja tu wychodzę na zero, czy jak to jest? Weźmy wszystko może po dolarze do góry. Zobaczmy, czy to się sprzeda wtedy. Dolar, dolar. I pićku też. Dolar, dolar, dolar. Zobaczmy teraz, co się będzie działo. Czy nie będą narzekać? Przez 2 dolary? Panie, 2 dolary za pełen obiad to chyba nie jest dużo, bez przesadyzmu. Halo? Chyba, że muszę sobie skombinować nową klientelę. Aż 8 reviewsów. Jak tam? Decent, 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 real potential here. Na razie spoko, mam 18 reviewsów. Nie mam negatywnych ocen, to jest najważniejsze. I price cały czas jest wysoko, więc myślę, że nawet mogę sobie bardziej poszaleć z tymi cenami. Popróbować. Na razie nikogo nie ma. Every time you gain another 20 popularity, you will obtain an additional influence point. Open the map panel to spend your influence... A, mogę jakiś influence point, no dobra. Sobie. Open the map panel. City map, ok. Spend your influence points. To jest to. Lemmy Coutons. A, tu mam coś takiego. Jakiś punkt. A, tu są punkty, czekajcie. Co mam z tym zrobić? Influence points can be spent to extend your influence in nearby districts, increasing your pool of potential customers. Ok. To chciałbym to wydać, ale jak to zrobić? Bardzo bym chciał. Czy tutaj muszę to zmienić? Czekajcie, nie. Jak wydać te punkty? No tu otwieram i co? Lemmy Coutons. Czy mogę na osobny dystrykt rzucać? Gdzieś tutaj. A, tu mogę dać chyba. Spend points, suburban. Damy tutaj. Ok, keep expand across the city to get more daily customers. Aha, czyli teraz mam districts z obok,
dzięki temu będę mógł wiedzieć mi klientów. Dobra, to ma sens. To ma sens, to rozumiem. Kolejne dwie reviewsy, więc spoko. Wiesz, jełki-połki, ciemnota to już jest jakaś tam, powiedzmy, marka, tak, wyrobiona w wocie, więc no tutaj nie ma co dyskutować. Zdziwiłbym się, jakby takich subów było troszeczkę mniej niż na tym kanale. Co to jest to? Experience point dostałem. O, super. Ale to zaraz, najpierw lecimy sobie z kolejnymi daniami. No, tutaj powoli Magda siada nam, ale mam nadzieję, że zaraz się wyrobi. Kasa nam też powoli leci. Co to jest to? Ingredient points. A, mam kolejny ingredient points. W sumie możemy to wykorzystać od razu już. Głównie na pastę bym chciał się skupić, bo ona dużo tych pasty robi. Więc to jest dobra rzecz. Gdzie jest pasta? Poproszę pastę. To był nabiał, tak? Tu jest nabiał. Ale nie ma tu pasty, czekajcie. Nuts, ingredients, other, alcohol. A jest, fresh pasta. To, damy, a muszę mieć 2 punkty wtedy, no dobra. No to na razie poczekamy, aż tam trochę to wbije więcej. I mam punkt umiejętności. Ktoś ma, Magdzia ma 1 punkt umiejętności. Damy jej to w lasagne. Myślę, że to jest spoko. Chociaż niby lasagne chyba nie ma w ogóle w menu. jeden stolik zajęty, dobra. No Madzia ogarnie, teraz się odpoczywa, bo póki nic się nie dzieje, więc spoko. Pomaszujcie, ale nie stój nad nimi, koleżanko. Tak trochę głupio, że tak ktoś je, a ty stoisz nad nimi i się patrzysz, nie? O, kolejna grupka przyszła. Jest okej, jest medium, tak, no jest w porządku. Tutaj też widzę, chłopaczki sobie siedzą. W sumie trochę dużo tych stolików mam. Myślę, że mogę trochę zmniejszyć o połowę. Żeby trochę kasy zdobyć. Bo nigdy nie mam full. Nigdy nie mam full. Więc myślę, że jakby tutaj 2 sprzedał i tutaj 2 sprzedał, to by było spoko. O. Trochę kasy wpadło przy okazji i mamy, że powiem, miejsca ideolo. Więc nie ma co kombinować. O, coś tam wpadło. Kolejny punkt ingredients of points. O, bardzo dobrze. I teraz możemy tą pastę rzucić. O, właśnie. Niech się robi. To u nas będzie to główne menu. Zobaczmy, tutaj mamy wszystko dodane już. Możemy dodać jeszcze jedną pastę jako main course. Main course mamy co? W ogóle to schodzi czy nie schodzi? Recipe rating 60, 52, 60. Mamy tego steaka, mamy pastę, mamy jedną pastę, więc więcej past nie trzeba chyba moim zdaniem. Chociaż można jeszcze jedną dorzucić. O, fettuccine Alfredo. Fettuccine i Fledo i od razu damy sobie... Dajmy jeszcze po jednym dolcu do góry. Tak z ciekawości, co się stanie. Czy się nie obrażą, że mamy takie ceny zaporowe. No może to wystarczy. Żeby trochę zarobić. Zaraz się skończy kolejny dzień. Co i można trochę też pomyśleć nad ozdobą całego tego naszego przybytku, ale na razie no to mam 3800 dolarów. Cały czas te same oceny, więc na razie fine, but could be better. No wiem, Tamar, sramar, się zna. Kolejny punkt, tym razem punkt umiejętności dla naszej Magdy. Więcej kuków nie potrzebuję, no bo aż tylu klientów nie mam. A przyłożą cały czas, patrzcie, rodzinami całymi. Jeść gówniaki rude. Spoko. Można też jeszcze wymienić jakieś ozdoby? Co wy na to? Mamy jakieś tutaj zablokowane, jakieś tutaj są dziwne... Cupboard? Po co mi to jest w ogóle? No, załontujmy to. Może to coś da. O! Mam kolejną grupę, która by chciała przychodzić. Blue Collars. Piwka mam, więc mogą tu przyjść. Tu też możemy zamontować takie coś malutkie. O, da się po środku? Da się. Co to jest to? Ambience Modern. Okej. Okay. Powinno wystarczyć. A co to jest to? Jakieś w ogóle fajne rzeczy. Tego nie widziałem. Zegarek.
Weźmy sobie taki zegareczek, może taki zwykły zegarek będzie lepszy. O, postawmy go sobie gdzieś tutaj. Znaczy postawmy, powieśmy tak naprawdę. A i mogę stół przesunąć. Bardzo dobrze. Zegar będzie tutaj wisiał. Postawmy z tej strony. Tu. 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 O, elegancko. Te stoły też możemy delikatnie przenieść w tę stronę, póki jeszcze nie mamy więcej tych stołów. O. I... tu w sumie więcej nic nie ma. To co jest w ogóle? Jakiś sad plant. Jakaś roślinka sobie wisi. To może na tym powieśmy sobie. O. Dobra. Zobaczmy, co dalej będzie. Punkty wpadają. Ludzie przychodzą i sobie jedzą, więc jestem z tego na razie zadowolony. Tu sobie odpoczywają nasze misie pysie. Właśnie pytanie, czy jak tam u nich z umiejętnościami? Mają jakieś punkty? Nie. Oni punktów nie zdobywają, bo są kurna tłumokami. A Magda kolejny punkcik już zdobywa, patrzcie. W lasagne czy w pastę? No, chcemy, żeby wymaksowała tą pastę. Bo coś czuję, że ta pasta to będzie tutaj MVP całej tej mojej restauracji. No i już późno się robi powolutku. Kuchnia taka jest duża, ale no co z tego, skoro to jest restauracja jest mała. Moim zdaniem kuchnia jest za duża jak na tą restaurację. Ale dobra. Kasa wpada. Przychodzą kolejni klienci. Wygląda to spoko. Mamy reviewsa. Decent. No dobrze, no to wszystko jest cały czas, mam 3,5. O nie, czekajcie! Rohan się... Patrzcie na Rohana. Rohan nam pierdyknął 5 gwiazdek. O, gdzie jest Rohan? Rohan. Jest! So good! I felt my whole body tremble in extreme and joy. Every molecule in my body aligned with the stars. Proszę bardzo, mamy 5 gwiazdek dostaliśmy. Food nie jest zajebiste, ale serwis 5. Price 5. Atmosfera 5. No proszę bardzo. Spodobało się. To jest mój klient number one. Jemu będę robił mu zniżki. Jak będzie przychodził, będzie dostawał kole za darmo. Więc niech się cieszy. Dobra, jakoś sobie to radzimy. Przydałby się może jakiś ten faktycznie drugi cook, może bardziej tą kuchnię rozbudować, ale mam tylko 3000. Nie wiem, ile muszę tutaj jeszcze tej kasy wydawać. To mnie bardzo ciekawi. Bo ten przybytek, tak że tak powiem... Jakieś wydatki, jakieś tam... No co, ona bierze na bieżąco kasę, bo gotuje, tak? Gdzie jest Gesslerowa? Schowała się. A, tu w rogu. Patrz, skubana. O, zadowolony. Uśmiechnięty. Kolejne reviewsy. Proszę bardzo, kolejne piątki wpadają. Wystarczyło troszkę mebelków dodać troszeczkę większe ceny i wszyscy są zadowoleni. Kolejne piątki. A Aaron napisał teraz. Sorry about him. Ale kogo? Nie rozumiem, Aaron, o co chodzi? I was sorry if my friend left a disappointing review. I just want to let you know that I really like the place. O, jeszcze go tłumaczy. Jaki słodziak. To jest, no dobrze, no spoko. Ja się nie gniewam, naprawdę. Kolejne 3 reviewsy lecą. Wszyscy lubią moją restaurację. Naszą restaurację. Lemmy Coutons naprawdę sobie dobrze radzi. I mamy coraz mniej zrzutu. Patrzcie, mamy minus 1000. 800, było 3. Jeszcze troszkę. Spróbujmy teraz jeszcze troszeczkę z tymi cenami. Bo ja coś czuję, że mogę jeszcze porzucić troszeczkę więcej tych cen. Więc to mamy tutaj 4, 4, 5. I jeszcze po dolarze do góry. Zobaczymy, co się stanie. Czy to wystarczy? Plus możemy dorzucić jeszcze jakieś piciu dodatkowe. Mamy sodę, mamy kole, mamy cheap beer, może jakieś winko. Mamy tu jakieś winko, cheap rum. Boring red beer. Dodajmy rum. Niech sobie mają. Za piątaka. Czemu by nie? I sprawdźmy, czy teraz to przejdzie. Na razie nikt nie przychodzi o 12 godziny. Dobra, zapraszam serdecznie, tak? Dzień dobry, na śniadanko czy na obiad? Na lunch pewnie. Albo brunch, to się brunche je pewnie w tych waszych jakże pięknych rzeczach, okolicznościach przyrody. O, coś się dzieje. This place is terrible, our table cloth is full of stains. Co? Że słucham? Dobra, masz tą zniżkę i zamknij dziób. Będzie mi tu wpyskowała jakaś tutaj
bo nie czyszczą mi stołów. Teraz zobaczmy, czy teraz, czy ta kasa nie wystraszy tych ludzi. To jest najważniejsze. Oho! Była zła buźka. Była zła buźka. A to pewnie dlatego, bo oni stękali na ten stół. Zobaczymy u tych. Co tu się dzieje? No to te nasze waitery biegają równo. Już rachunek. Zobaczymy, czy będzie pozytywne. Nie wiem, czy był rachunek, czy to był... Nie, to był chyba przyjęcie zamówienia. Magda zapierdziela jak mały samochodzik. Na upartego byśmy mogli stworzyć jeszcze drugą kuchnię. Patrzcie, wszystkie stoły są zajęte. O, wyszli. Teraz jest wyczyszczony stół, możemy przyjąć kolejnych. No, minki się nie zmieniają, więc na razie jest... Dodaj kawę. Kawy chyba nie ma, mój drogi. Chyba, że to gdzieś... Nie, to są tylko... Baba. Mogę babę dodać na przykład. Nie mam kawy. Kawy jeszcze nie mam. Muszę chyba ją blokować, bardzo możliwe. Trafimy sobie na ingredients. Napoje. Orders. A, tu jest kawa. Dobrze myślisz, mój drogi. Zróbmy kawę. Dodajmy kawę. Stok nie potrzebuje. Może coś do picia jeszcze innego. Brandy. O, red wine. Red wine bym prosił. I coś tutaj może. Może jakieś owoce? Nie, owoców nie będę tutaj razie brał. Chociaż nie, można owocki pokombinować. W sumie apfele mam tutaj dobre. Wisienki. Wisienki mogą być zacne. Teraz pytanie, czy to wystarczy, żeby dodać jakąś kawę? O, proszę, jak się odblokowało. Od razu. Kawka. Cyk. Dobre masz myślenie, kuci. I winko jakieś weźmy. Homemade discount i homemade. Homemade. Homemade red wine. Weźmy sobie. O, na trzy. Przestawek nie mamy. Mamy trochę więcej rzeczy do ogarnięcia, ale to wiesz co, też nie chcę tak wrzucać tego na aż tyle. Może być za dużo. Coraz więcej stolików mam do przyjęcia, co jest ciekawe. Mam jeden punkt influence, więc zaraz sobie wejdźmy teraz w miasto. Przyłożę mi teraz stąd. Lemiku Tusson, gdzie stąd. Dajmy stąd jeszcze jeden punkt. Niech będzie tak na maksa, wymaksujmy na maksa. Jedną dzielnicę. Myślę, że to będzie spoko. W sumie można kolejny stolik pomyśleć i może jeszcze właśnie na tym jednym kucharzem, bo ona tak sobie, no sama zapierdziela jest dużo ludzi strasznie. Więc mogę trochę jej kuchnię tutaj rozbudować. Mam 2500, myślę, że nie powinniśmy mieć problemu. Jest jeden stolik. Czekajcie, zróbmy sobie tak. Tu zróbmy sobie to. Ze shiftem na razie. I teraz tak. Pyc. Kolejna. Ona jest droga. 6000 kosztuje. Ale ma cooking slot 10. Więc nie będę chyba brał drugiego. Zróbmy sobie drugi stolik. Drugi stolik, to jest co? To jest oven. Oven sobie postawmy może z tej strony. Tutaj. To jest frytownica. I pytanie, czy jak będę to wziął z drugiego kucharza, to czy on będzie tutaj miał, że tak powiem, jakieś tam... Jakieś, czy będzie z nią współpracował? Spróbujmy. Może to się odbije, ale może nie. Są drogie te kuchary. Z kim by się Gesslerowa mogła dogadać? Z Javierem, z Julią czy Ningiem? Myślę, że Javier będzie tutaj dobrym rozwiązaniem. O. Pytanie, czy on tu przyjdzie? Tak, jest, idzie Javier. Javier już pracuje, elegancko. Kolejne reviewsy. Cały czas pozytywne i dobre. Excellent i very good. Zobaczcie. Coraz więcej ludzi nas liczy. Mamy już 48 populacji. W sensie popularność. Your popularity grows. Your popularity level increase. The more your popularity will grow, the more customers, especially rich ones, will visit your place. But be careful, people will expect much more from you and your restaurant. Proszę bardzo. Powoli to się rozwija i ja się boję, co będzie dalej. Naprawdę. Niedługo będzie można trochę przekombinować nasze menu, bo robi się troszeczkę stare, że tak powiem. Mamy ranking.
Gesslerowa poszła na miejsce 60. Bardzo dobrze. Co się dalej dzieje? Mamy kolejne billboardowe rzeczy. Daily Policy Cost 120. Jeszcze możemy Blue Collars trochę zamówić więcej. O, weźmy tak. I tutaj to jest już za drogie niestety. Apply. Flares. A, takie zniżki. To weźmy tym. 10 dolców to nie jest dużo. Average stale stawiamy. 7 dolców możemy dać, żeby było trochę czyściej. Toilet cleaning też. W sumie trochę tak głupio, nie? I hall. Myślę, że to są jakieś groszowe sprawy, a powinno dać radę. Najwięcej przystawek i więcej dań głównych. Właśnie nie wiem, czy więcej, czy iść na jakość. Wulkan, ja nie mówiłem, że nigdy że nie gram w WOTA. Ja gram cały czas. Jak w WOTA gram, non stop. Tylko, że nie non stop. Gram sobie w weekendy ze znajomymi. Wchodzę sobie i sobie pykam ze znajomymi. Nie gram w ciągu tygodnia, bo po prostu nie mam czasu. Przystawek nie ma, mój drogi, muszę coś wymyśleć, ale może jakieś danie główne damy więcej, faktycznie. Jakieś droższe. Tu potrzebuję grilla do tego, więc nie, ale tutaj, o, Irish Stew. Proszę bardzo, bardzo dobre danie. I to na razie nam załatwia sprawę głównych dań. No, też nie można mieć za dużo tych dań, bo to się przeje. Możemy dać jeszcze jedną sałatkę. W sumie. Bo sałatek jest mało. Niech będzie. Zup też mamy mało, to możemy zupę dorzucić jakąś jedną fajną. Recipes, co to jest? 55. Może tą zupę dorzućmy. I side dishes. A wszystko. Czemu by nie? O, proszę bardzo. Zbadaj przystawki. Może to jest i dobry pomysł. Mam punkty. Faktycznie, może jakieś przystawki trzeba byłoby zbadać. Tylko co? To nie są przystawki, to muszę zbadać z ingredients, tak? Ale nie wiem, który ingredients wchodzi do takie przystawki. Kurna. Mam krapsy. Kaczka. Chicken. Mam chickena tutaj. Mule mam. Czekaj, mogę jakoś zbadać, co mogę te przystawki jakoś zobaczyć, co mam? Mam appetizers, tak? Mam 3. Roast onion, tortilla de potato i quichit lorraine. Co tu mogę zbadać ewentualnie jeszcze? Mam 2 punkty. Warzywa może jakieś. Kto wie, to by było dobre. Potatoes mam. Cherry tomato. Szparagi. To będzie chyba dobry wybór. I beetroot też powinien być dobry. Proszę mi tutaj, mój braciszku, odejść butek, bo mi zasłaniesz guzik. Dziękuję. Okej. Okay. Pytanie, czy to blokowało mi jakieś... No pewnie, że tak. Proszę bardzo, szparagi. Nie ma problemu. Proszę bardzo. Właśnie kłóciłem, będę też chciał jakoś tutaj, wiesz, konsystens zachować, bo tak nie chcę, wiesz, losowo brać. Mam... No, jest trochę tego. W końcu się odkryjesz. No tak, no może na pałę, nie wiadomo. Pytanie, czy teraz, czy uda mi się zdobyć troszeczkę więcej kasy, żebym nie był cały czas na minusie. Na razie jakoś to idzie, więc mam nadzieję, że... No, kasa mam teraz więcej za tego. Reviewsy, patrzcie, reviewsy teraz idą, no, cały czas są zadowoleni z price, ale cały czas food jest gorszy, więc to chyba nie wiem, czy to chodzi o jakość produktów, czy co. Ja widzę, kucharze sobie elegancko radzą we dwójkę, że tak powiem. Przydałaby się może jeszcze jedna kuchenka, ale jeśli będę teraz w tym tygodniu na plusie, to możemy o tej jednej kuchence jeszcze pomyśleć, drugiej, tej może tej mniejszej na przykład. O, coś się stanęło. Hey, I'm reviewing the restaurant you work in. He. Guess who I am? He. Love you. To brzmi trochę jak kuci. Naprawdę. Kuci, czy ty się podszywasz pod tego klienta? Powiedz mi. Coś czuję, bo to brzmiało jak ty. Dobra, zobaczę tutaj. Stoły są pełne. Elegancko. Więc... O, tutaj ktoś był zły. Mam nadzieję, że nie wiem, jakiegoś większego powodu do złości, mój drogi. Okej, okay, tutaj elegancko. No, trzeba chyba ten jakość produktów troszeczkę pójść wyżej.
stats, to nie to. Tu będzie jakiś weekend, kolejny evencik, zobaczymy. W sumie można pomyśleć już na tą kolejną kuchenką, tą mniejszą na przykład. Bo ta mała kuchenka nie jest droga. Ona kosztuje 240. I w sumie mogłaby to ogarnąć spokojnie. Postawię ją tutaj. Zobaczymy. Powinno dać radę. Pytanie, czy... A co się dzieje z tym? Bo to pamiętacie, jak był Crossroad Inc. tam się zmywało, nie? Na przykład. A tutaj nagle jest... Tu jeszcze grill jest, to mogę sobie grilla dokupić na przykład do czegoś. Jakieś maszynki. O, może tych maszynek kupimy. Co to jest? Blender Grandma Choice. Recipes Preparation Time. O, proszę bardzo. Wyjście, ale wyjście drogi jest strasznie. Microwave kosztuje też dużo. Quality, o to nie, quality nie będziemy... Quality nie chcę w ogóle marnować, ani troszeczkę. Mamy fridge. Minus 2% do kosztów produkcji. Dobra, na razie stawiamy tak, jak jest. Zobaczymy, co się stanie. Reviewsy lecą, mam kolejne punkty. No patrzcie, no reviewsy są spoko, naprawdę... Naprawdę to jest... Dobre mamy reviewsy, naprawdę. Mamy kolejne punkty na miasto. Jak mówiłem, czekajcie, może sobie to zrobię. O, może to. Tego jeszcze nie miałem. Odpoczywaj aż dwa. Daleko jest. A tutaj? Tu mamy chipkeeperów cały czas. Tu mamy też chipkeeperów. Mamy mało tych innych. Mamy jakiś super class family. Proszę bardzo. O, tutaj może coś. Niech będzie. Na dole. Zapraszam serdecznie. To Lemikuton. Polecam się serdecznie. Można dorzucić chyba jeden stół, bo widzę, że powolutku się zapełniają stoliki czteroosobowe. Nie no, wychodzą zadowoleni. Jak ja z tego co widzę. No wszystko good. 4,5, 5, 4. Naprawdę, jest spoko. Cześć Michał, dobry wieczór. Witam cię serdecznie na moim strumyku. Miło, że wpadłeś. Dobra, kolejny za tydzień będzie z głowy. W sumie bym wziął ten stolik, ale kurna... Mam 3 punkty żarcia, czekajcie. Ło, poczekajcie. Poczekajcie. Brr, szalone. Black truffle nie będę brał, bo to jest drogie może być żarcie. Onion mam. Onion. It's big onion. Szalotka jak najbardziej na propsie. I może coś ulepszmy. Coś, co będzie lepsze. Mamy tutaj te pasty, dosyć fresh pasta i pasta. Bread też jest w miarę ok, ale może coś zainwestujmy w nasze mięso. Lamb, ham, pork. Pork. Myślę, że pork będzie dobrą inwestycją. Ktoś tu się złości, mam nadzieję, że nie jest taki super mega na coś tam zły. No, to tutaj zapełniają. Jeszcze 22, oni cały czas stoją i czekają na stoliki, patrzcie. Więc. Dobra, poczwórny stolik po raz kolejny zapełniony. O Jezu! Zapauzujmy. To są parka czy co? Zróbmy jeszcze jeden stolik podwójny. Bo kurczę, rzucili się teraz na te stoliki jak. Nie powiem na co. Proszę bardzo, i zróbmy sobie jeszcze jeden. Nie, może na razie tego nie będę ruszał. Jo. A tu podwójny? Nie, poczwórny. Bardzo proszę, zapraszam. Zapraszam serdecznie, szanowne grono. Mam kolejny punkt do ingredients, więc spoko. Powiedzcie, moi drodzy, ja wam mijam weekend. Czy się cieszycie z poniedziałku? I powiedzcie mi, czy idziecie do szkoły, czy do pracy. Co jest dla was teraz, w tym momencie? Jaki macie etap życia? Czy jeszcze się cieszycie beztroską w szkole na gegrach i majmach, czy już musicie się męczyć, zarabiając pieniądze? Coś tutaj się włączyło. Aha, kolejne. Daily policy, 500 dolców dostaję za ten daily policy, kurczę. Ale to jest dużo, no ale muszę to inwestować, bo nie mam tego inaczej możliwości, no muszę to inwestować. Chcę trochę tych blue collarsów do siebie sprowadzić. Czemu by nie?
Decisions. A, mamy kupę decisions, zobaczcie w ogóle, kurczę. I Kao has his own division. Okay, you need 50 population to activate it. To mogę to aktywować. Mamy w ogóle wspomniał o tych decyzjach. I Koa has its own division dedicated to kitchen furnishing. Okej, okay, poproszę. Railbull Table LTD, you need to. Coś nowego i Koa coś jeszcze. Jakieś, pewnie jakieś rzeczy pewnie nowe. Pewnie jakieś nowe meble podejrzewam. O, patrzcie, ile się odblokowało. Ła kurna, panie. Kupę rzeczów nowych. Do baru można. O, coś się stanęło. Co się stało? Looks like the guests at one of the tables have gathered to celebrate someone's birthday. Oh, you money will... Okay, za tort dostanie minus 50, ale plus 5 do popularity. Dobra, niech znają mój gest. Macie darmowy obiad, moi drodzy. Lemmy Couton. Chętnie wam to zasponsoruję, darmowy obiadek, żebyście się cieszyli i wszystkiego najlepszego, hip hip hura, 100 lat, niech żyje nam. Ja się cieszę z urlopu, o nie, ten poniedziałek będzie zły, bo do pracy, ja nie, ani do szkoły, ani do pracy, szachmat. Ja też ani do pracy, ani do szkoły, to kurna wam wygodnie, naprawdę. Bardzo wam wygodnie, o, kolejne reviewsy. Cały czas do przodu. O, co to się stało, Matthew? Halo? Coś ty mi tu, Matthew, odwalił. The food was atrocious. Let's start with the fact that we didn't have to wait for the waiters to notice anything. O ty! Jaki żul! Upper class family. A, to dlatego. To dlatego. Upper class. Oni by chcieli coś pewnie... Sią bon ton. Niepotrzebnie ich tam rzuciłem tutaj, żeby przełazili. Lower class. Upper class, tylko 5%, bez przesadyzmu. Dobra, zobaczmy jak wyglądają nasze receptury, czy znaczy nasze mainny course, 60, 52, 60, nie wiem, czy im wyżej tym lepiej, czy niżej tym lepiej. Irish stew. Cześć Łukasz, dobry wieczór, miło, że wpadłeś. Roast turkey, no, mamy dużo tych rzeczy, nie chcę przedobrzyć. Light salad jeszcze byśmy sobie. O. Dobra, jeden reviewsik zły, nic się nie stanie. Sorry, Wulkan, tak, już miałem cię mówić, przepraszam cię bardzo. Ominęła mnie twoja wypowiedź. Czy zbieram, czy kontynuujesz darmowe gry Epica lub inne platformy? Jeśli tak, to może co Steam i inne gry je będzie je testować, chyba że idziesz na swoim planem. Wulkan, tak, nie, czy... Wiadomo, zbieram sobie te gierki, jeśli to się za friko, to przecież nawet wam wrzucę na Facebooku, żebyście mogli sobie odebrać. I mam w planach tak testowania takich gierek, właśnie wrzucania takich serii, nie serii, tylko po prostu właśnie taki longplay, tak, na przykład zrobienia. Chciałem z tego zrobić taki longplay, ale stwierdziłem, że zrobię sobie z tego strumyk. To mi strasznie kasa leci. Więc tak, jeśli ktoś mnie zaciekawi i uznam, że chce się z wami z tym podzielić, to bardzo chętnie. Myślę, że to będzie spoko. Mój plan troszeczkę się zmieni, bo widzę, że Minecraft nie do końca jest już, że tak powiem, oglądalny na kanale, więc może troszeczkę zmniejszę jego intensywność pojawiania się na kanale, zastępując Minecrafta, powiedzmy, jakąś inną grą w piątek, żeby mieć trochę więcej wyczucia, trochę więcej oddechu. Bo mówię, no to Minecraft, tak. Fajnie, że ludzie też oglądają, oczywiście, że jest miło. No ale nie do końca chyba ludziom też ten Minecraft pasuje, bo mówię, wyświetlenia są takie dosyć miałkie, nie? W sumie wiecie co? Na razie, zaraz kurwa z Minecraftuje. Przydałoby się więcej kasy. Cały czas chwalą ceny, więc jeszcze wyżej. Proszę bardzo. Kolejne dolce poszły do góry. Mam nadzieję, że teraz się nie obrażą. Reviewsy. Co tam się stanęło? Fantastic. Bardzo dobrze. Fantastisie. A ty, Matthew, się goń ze swoim, kurna, dzieciami w samochodzie typu Punto jakieś tam, kurna, kombi.
O nie, nie rób tego, Minecraft jest super. Nie no, Łukasz, nie mówię, że on kompletnie zniknie z kanału. Na pewno będzie troszeczkę po prostu go mniej, tak? I w sumie też nie bardzo mam pomysł na tego Minecrafta, bo sporo porobiłem. Mam jeszcze w planach zbudowania tam jednej rzeczy, może dwóch. Mam ten One Block Skyblock, to mi się podoba, to się fajnie w tym, fajnie się z tym bawi. Więc będzie na kanale, tylko no spokojnie. Kolejny punkcik. Lemikut są. Dorzućmy tutaj jeszcze może. Co tutaj jest? Co, strasznie dużo tych. Upper class, ja bym nie chciał, żeby oni do mnie przyłazili jednak faktycznie. To może zróbmy z tej strony. O, cheapery, proszę bardzo, zapraszam serdecznie. Cheapery zawsze są na propsie widoczne. Chętnie są widoczne. Co to jest to? Ambient general, a ogólnie. White colors nie podoba im się za bardzo. Wszyscy są cheapery, to są ambient modern. A, są moderne, są różne. A, okej, okay. No dobra, nie ma problemu. Mamy kolejne punkty żarcia. Pasta, więcej i ryż. Jeszcze mam jeden. Corn. Czemu by nie? I mam punkty dla naszej Gesslerowej. A po kolei damy wszystko jej, żeby uczyła się każdego po fachu, po trochu. Javier też pewnie ma już dużo. No właśnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Proszę. Tu mamy jeden punkcik. Damy ci do The Builds. Temu damy Martin. Martinu damy tutaj. I Ewie damy do sprzątania. I to nie jest wcale seksistowskie, moi drodzy. Scrap mechanika nie mam, mój drogi. Myślałem nad tym, ale jakoś tak średnio mi się ta gierka podobała. Może jakbym dał jej szansę, to kto wie. Może by mi ten, może by się udało coś więcej zrobić z tego, ale na razie jakoś nie planuję. Chciałem ogólnie, na przykład, zacząć sobie... dawno nie było Drug Dealer. No właśnie, Drug Dealer będzie w poniedziałek, mój drogi, bo teraz sobie nagrałem właśnie odcinek. Będzie Drug Dealer, będzie Two Point Hospital, czyli te pierwsze, które zaczynałem. Zrobię tego drugi odcinek z Kill It With Fire. Mi się gierka podoba strasznie, fajnie mi się gra w te pajączki. No i zobaczymy, co będzie dalej. A, i House Sleepera też nagrałem sobie, więc mam już na zaś troszeczkę, bo teraz mam, jak wam, część was słyszała z mojego audiologa, dosyć ciężki okres w pracy. No jest naprawdę napięty grafik i dosyć mocno trzeba zapierdzielać i nie zawsze się znajdzie czas, żeby coś tam ogarnąć. Więc no niestety, coś za coś, moi drodzy. Okej, wymaksowana jest pasta. Myślę, że oni będą mieć dosyć fajnie, przynajmniej pasta będzie dobra. I możemy teraz więcej pasty wrzucić do głównych dań. Tu jest pasta, tu jest stek, jest ryba. Pytanie, jak oni się sprzedają? 52, 60. Jest jakiś wypis, rozpiska, balans. Na razie jeszcze nic nie mamy. Customers, orders, recipes. Numer survey, today. Aha, to mam tak, czyli co? Filet się sprzedaje bardzo dobrze. Italian tomato pasta. I ciastko. I stek. Czyli jednak powinien chodzić w mięso. Nie w pastę. Ale dobra, to wiemy, o co chodzi. Wiemy, o co chodzi. Teraz na razie nie kupujemy żadnych rzeczy. I zobaczymy, ile, czy wyjdziemy przynajmniej chociaż trochę na plus. Na razie sobie radzą nasze chłopaki. Nie ma tragedii. Co weźmy sobie na 4 w ogóle. You have unlocked additional market polishes. Okej, okay. Time to learn Chief Press. Co to jest? Zaraz zobaczę. Jak tam nasze oceny? No dobrze, w sumie 3,5, 4, 3,5. Jakoś nie narzekają za bardzo. 3, co to w ogóle jest? Chief Keepers, low classes. A, low classes, chief keepers, oni są zadowoleni. Im tam wiele nie trzeba do szczęścia, naprawdę. Chabowy z kapustą, dokładnie. Najlepszy by był tutaj, niech tylko to jedzą. I byłoby dobrze. Coś odblokowałem, ale to nie tutaj chyba. Cleaning. To zostawiamy. Zostawiamy i blogs. O, blogi! Proszę bardzo! Kasa, ale dużo. To jest niby tak tutaj trochę, nie? I to tak się zbiera. To jest godzinowy koszt!
O kurna, to drogo za godzinę. Dobra, wiecie co? Trzeba trochę zmniejszyć. Chip Keepers. Widzimy sobie ich tutaj głównie. Flyers. Chip Keepers, dobrze, non. Staff niech będzie ten. Cleaning, no jest wszystko w porządku. I te blogi. To są ceny. A, mogę tutaj coś sobie za Customers Attraction. Więc bym poprosił Food Enthusiastics. A może nie, na razie nic nie będę brał. To jest za drogie. Na razie jest spoko, mamy zawsze pełne stoliki, więc nie ma tragedii. Ogórki, papryki, pomidorki. Ostatnio takie ogórki jadłem, moi drodzy. Moja ciocia zrobiła z jalapeno, tylko z jakąś ostrą papryczką, nie pamiętam jej nazwy. To było chyba... Nie było jalapeno, ale to była takie ostre skurczybyki. Niby... O kurna, ile ludzi, patrzcie. Ile ludu. Dobra, kupmy jeden stolik jeszcze więcej. Były tak skubane ostre, że no, można było się ze. Strasznie dużo ludzi przyszło. Oni wszyscy chcą tutaj u mnie zjeść. A nie mam miejsca, no sorry, musicie czekać. Musicie poczekać. Nie ma, no sorry. Za dobrą gwiazdkę mogę was puścić, jakby co, więc nie ma problemu. Kolejne reviewsy. Oj, tutaj Sakura się skurzył troszeczkę. Co się stanęło, Sakura? Abusive parents. Okej. Okay. No troszeczkę tutaj mi teraz lecą te... One day I will be good. Chip keeper. Prices, patrzcie. Jednak jest za drogo. Czyli ten jeden dolec mniej zrobimy. Jest za drogo. Już się burzą, bo jest drogo. Więc sobie poobniżajmy o dolca. To wtedy powinno im się spodobać, myślę. Nie będzie wtedy problemu. O! I wilk, cyty i owca cała, podejrzewam, wtedy będzie. Ale dużo ludzi przychodzi, więc... Patrzcie! Kupa ludzi nie wchodzą, bo nie ma przecież stolików, nie? A nie chcę tutaj zrobić takiego ścisku. Więc zobaczymy, co się stanie. No, są źli, ale co ja poradzę? Ale kasa nam jak leci, zobaczcie. Kasa leci do góry. Powolutku price'y nam też udaje się chyba odbić. Tak, powolusiu, więc trochę przesadziłem z tymi pieniędzmi. Tyle o jedzeniu dziś na streamie, słyszę, że aż sobie... No właśnie, też się zrobiłem głodny, wiesz? Powiem ci, ja sobie gram w to i jestem głodny. Co się tutaj dzieje? Looks like the guests at the table have gathered to celebrate someone's birthday. Po raz kolejny. Cwaniaki przyłożą... Nie, macie tylko tort. Nie będę wam dawał całego żarcia, bo... Cwaniakujcie, kurde, przychodzą, że niby urodziny, a potem za darmo chcą się nażyć. Takiego wała, moi drogi. Jak tam? O, proszę bardzo, odbicie od razu, poszło w górę. Bardzo mnie to cieszy. Miasto. Lemikutson się tutaj rozwija bardzo dobrze. Tutaj też możemy, tutaj jest tego dużo. Lower class. Zapraszam, myślę, że będziecie zadowoleni z tego. Ile to trzeba punktów? Jeden, właśnie. O, proszę bardzo, zapraszam serdecznie. Na pewno będziecie zadowoleni. Jest jeden punkt, ktoś ma z moich podopiecznych. Oj, to dużo. You. Czyli Gesslerowa. Gesslerowa ma jeden punkt, potrzebuje chyba po dwa, tak? Czyli musi jeszcze wbić jeden punkt więcej. Tu damy sobie jednego. Tu damy jednego. Temu damy do czyszczenia. Aleksowi damy tutaj. I Javier do szybkości pracy. I jedziemy z tym śledziem. No, kasy trochę weszło, jak widzę. Tylko 210 na minusie, moi drodzy. Jesteśmy na dobrej drodze. Bardzo dobrej drodze. Prosteat. I teraz tak. Za chwilę, zanim przyjdą. Kasy mamy mało. To nic. Dobra, to lecimy. Chciałem sobie to trochę zrobić porządek ze stolikami. Ale na razie nie mam za co. Bo kasa poleciała, ale w przyszłym tygodniu już powinniśmy mieć na plus. A mam nadzieję zresztą. No to przychodzą ludzie, zadowoleni. Kolejny reviews się stanęło. Zadowoleni są. No i teraz jest spoko. Patrzcie, jest i price jest ok. Czyli przedobrzyłem o $1, a teraz jest bardzo fajnie. The price were more than... O, no i bardzo dobrze. I lower class family. Bardzo dobrze. I cię szanuję, kolego. Nawet jeśli masz fioletowe włosy. Naprawdę, szanuję cię głęboko. Menusy. Co tam nam się pojawiło? Mamy 3 punkty do żarcia. Dobra. Wbijamy do żarcia. Noodles. Mięso idziemy. Jak mówiłem wcześniej, idziemy w mięso.
Idziemy tak, idziemy w kaczkę, idziemy w rabbita i idziemy w co? W ślimaki? Nie. Ale może w rybkę możemy iść. O, bas albo karp. Basik zawsze jest na propsie. Zaglądamy na nasze menu. Sporo się pozmieniało, czy nie? Jeszcze nie. Zupki mamy, sałatki mamy wszystkie. Mamy kolejną zupę, garlic soup. Dodajmy sobie tą zupkę. Myślę, że będzie spoko. Mamy mało deserów, więc zróbmy troszkę więcej deserków. Jakiś taki droższy. Banana bread honey. To bym poprosił. Za 4 dolce. I tą bae. Ba, brzmi fajnie. Ona będzie droższa. O, proszę bardzo. Mamy dwóch kucharzy, spokojnie sobie poradzą. Mają dwie kuchenki. Myślę, że to będzie naprawdę dobry ruch. Kupa ludzi, ale nie wejdą, bo nie mam tyle stolików. A nie mam nawet jak te stolików kupić teraz. Ja jeszcze nie ze sprawdziwkami. O kurna, Łukasz, a ty zbierasz grzybki? Powiedz mi, jesteś grzybiarzem, czy takim bardziej amatorem, czy jednak tam już masz jakąś wiedzę? Garlic soup masz od początku. A, to nawet nie wiedziałem tej zupy. Powiedz mi, Łukasz, czy jesteś takim prawdziwym grzybiarzem, czy tak sobie raczej entuzjasta? Kolejne reviewsy. Bardzo dobre. Bardzo fajnie. Czy mamy jakieś już... gdzie to było? To było tutaj. Decisions nie ma żadnej, muszę mieć... 1000 population? Powaliło was? Co wy? Kolejny punkt zdobyłem miasta. Zdobyłem sobie to rozwinąć. Tutaj. Tu bym chciał dać kolejny punkcik. Dobrze. Mam jeden punkt umiejętności, a to poczekam jeszcze. Tak, bo ma to ma Gesslerowa. Gesslerowa poczeka troszeczkę. Chciałbym, żebym miał tak tyle kasy, żebym mógł spokojnie kupić te stoliki. To by było dobre. Amator, ale zapalony. I bardzo dobrze. Powiem ci, że u mnie w okolicy jest kupę grzybów. Ja mieszkam przy czym? Przy poligonie wojskowym. Znaczy nie tak, że mi jeżdżą czołgami pod domem, tak? Ale słychać, jak to sobie strzelają co jakiś czas. I na poligonie, powiem ci, jest taki fajny wysyp tych grzybów, tylko tam nie wolno wchodzić, nie? Formalnie. Więc, no, wiadomo, trzeba trochę kombinować, żeby tam wejść. Po cichaczu. Ale naprawdę, jak już się tam wejdzie, to masz niezły wysyp tego wszystkiego. Your popularity grows. Dobrze, your popularity level increase. The more your popularity, ok. Mam nowe te. Fajnie, mam nowe rozporządzenie. Co tam się stanęło? Na razie nic. Muszę mieć 250 i 30 stówę. Stówę do tego i 150 do tego. Robimy. Czemu by nie? Jak będę miał w miarę dobrą kasę, to wtedy, jeśli będę na plusie, to na pewno będę mógł sobie kupić teraz stoliki. To by było dobre. Z dwa poczwórne. Trochę to ścisnąć bardziej. Bo dwójki to są chyba niepotrzebne. Dwójki tutaj jest, dwójek dużo nie ma. Dwójki dużo nie przychodzą, bardziej przychodzą tutaj rodzinami. I chciałbym, żeby to mieli... O. Coś się stanęło. Ja się znowu urodziny. I found an insect in my plate. That's disgusting. Make another one. New stuff, morale will change. Apologize. Ignore the issue. No, wolę dać ten money. Dobra, masz dodatkową zupę. Wiem, że ściemniasz, bo pewnie sobie rzuciłeś to ze swojego portfela czy z czegoś, ale niech ci będzie. No, wiesz, Łukasz, ja mieszkam w centrum Polski, tak, pod Warszawą, więc... co tu się stanęło? Rank up! You gained enough popularity to increase your world chef ranking. O, proszę bardzo, 59 miejsce! No, Gesslerowa zapierdziela! Ładnie ciśnie. Oj, mamy kolejne żarcie. Kolejne żarcie, a mam aż 5 punktów, więc można trochę zainwestować. Mamy milś, mamy wszystko. Może w jakieś właśnie warzywa troszeczkę bardziej. Chicory brzmi dobrze, peppers brzmi dobrze, pickle też brzmią dobrze i mushrooms. Mushroom się wszędzie wpychną. Wepchnie i cukinii. Proszę bardzo. Czy to coś zmieniło? Proszę bardzo, mam smalec! mam smalec! To jest dobra rzecz. Ingredients: lard, sausage,
Proszę bardzo, smalczyk. Bardzo dobry. Proszę bardzo, smalczyk. Raz, dwa, trzy. Chodź w miarę tani. Main course mam dużo, tutaj nic nie zmieniło. Mam turkey i grilled steak. Steak and potatoes. Fried rice with prawns. O, to można dorzucić. Tylko mi trochę troszeczkę droższe by było. Myślę, że będzie w porządku. I jedziemy z tym śledziem. Też nie chcę przedobrzeć, bo podobno właśnie jak jest z tymi menusami, to też nie chcę przedobrzeć, żeby nie było zbyt dużo dań, bo pamiętajcie, że to mówiła Gesslerowa. Im więcej dań, tym gorzej. Ma być spójna, zwięzła karta. Oj, tutaj Alex się chyba zmęczył strasznie. Mam nadzieję, że zaraz odpocznie sobie. Kolejne punkty. Jeszcze na minusie. Jeszcze na minusie, ale damy radę. Damy radę. Punkty miasta. Lemiku tu są. Tutaj lower class. No niech przychodzą. Zapraszam serdecznie. Lemiku tu są. Jedziemy. Kolejne punkty dania, też poczekamy troszeczkę. Punkty umiejętności. Kto ma 3? O, Gesslerowka ma 3. Bardzo dobrze. I tobie bym dał trzeci poziom spaghetti. Proszę bardzo. Efcia ma kolejny punkt. Damy ci do prędkości. Znaczy damy ci do fitness, żeby się mniej męczyła. Martin, tu ci damy. To ja chcę przynajmniej w każdym, żeby miało wszystko po jednym. A potem będziemy sobie ulepszać to. I Javier. Javier, do dania głównego, to musisz poczekać jeszcze. Alek się zmęczył. Co mam z nim zrobić? Jest zmęczony. Tak z ciekawości, Alex. To chyba nie tutaj, czekajcie. Gdzie to było? Gdzie to były te umiejętności tych moich kochanych, biednych moich pracowników? People. Pipole, to nie było pipole, tutaj chyba. Co będzie na koniec? The international holidays will bring many workers. Workers in my restaurant. Waiters. No może teraz to sobie odpocznę sobie. A co tam? Wszystkie są zajęte. Stoliki i kasa jak tam. No, są zadowoleni ludzie. Jakichś reviewsów nie mam zbyt złych. Są bardzo dobre oceny. Kasa leci, no bo wiadomo, ona się gotuje, ale zaraz będę miał kasę z tego. Pyk, rachunaczek, proszę, pyk, i rachunaczek, pyk. Nie mam miejsca na więcej ludzi. To jest najgorsze. Muszę zainwestować przynajmniej dwa, jeszcze czteroosobowe stoliki. Dobra, spróbujmy teraz. One kosztują w miarę dobrą cenę. W ogóle są jakieś dziwne, patrzcie. Kosztuje 150, ten kosztuje 150. A, czyli po prostu w zależności jaką sobie wybiorę. Bo tego, wygląd, bo tak to bez różnicy jest. Dobra, sobie bardziej ściśnijmy może. Tutaj. Nie, bo ten nie wejdzie wtedy. Więc tutaj. Tutaj. Tu. Tu. I jedziemy. Jo. Pytanie, czy trzech kelnerów sobie da radę. Jest dużo ludzi. Weźmy może jeszcze jednego kelnera. Nie ma więcej kelnerów. Search new candidates, okej. Za 100 dolców. Ask around the people higher. Tak, dajmy to. O, jest waiter, bardzo dobrze. Chodź, mój drogi. Rio ma 15 punktów. Rio ma 15 punktów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dam ci jeszcze tak. Witanie, szybkość i energia. Proszę bardzo. Jedziemy. I powinno być dobrze. No, trochę mnie martwi ten balans pieniędzy. Trochę mnie to martwi. Ale liczmy, że będzie dobrze. Kolejne 3 reviewsy. Bardzo dobre. Fajnie. Podoba mi się.
Nie, kasa trochę leci do góry. Mam nadzieję, że zamknę się w 1000 przed końcem tego dnia. Powiedzmy, dania na tygodnie. Chciałbym, żeby był 1000 na koncie przynajmniej, ale chyba nie będzie. Ale stoliki są pełne, zobaczcie. Wszędzie są ludzie. I jeszcze czekają. Więc no coś ciekawe. Dają radę, chłopaki pracują. Ten jeden kelner się przydał jednak. Coś się stanęło. Coś dobrego. I can't believe this place is so cheap. What a bargain. Thank you. Chyba mógłbym powiedzieć, że spoko. A kolejny punkt miasta. Tu już nie chcę im dawać, bo tu jest dużo tych upper classów. Ja na razie nie chcę tych upper class przyciągać do siebie. Tutaj to samo. Tu damy więcej. Tutaj widzę, jest sporo lower i ten. Teraz idziemy w taniość, a potem będziemy sobie zmieniać to nasze nastawienie. Jak trochę Mikutsu, trochę bardziej podbije, jeśli chodzi o lubienie. Chyba się uda zamknąć tysiaku, patrzcie, jest 1000. Udało się wbić tysiak. Bardzo fajnie. Pytanie, czy będziemy na plusie? To jest bardzo ważne pytanie dzisiejszego dnia. Zaraz się skończy dzień. Nie wiem, czy się kończy o północy, czy o 23. Zobaczymy zaraz. O północy chyba będzie koniec. Więc cyk, niech sobie jedzą. Jeszcze siedzą na tej północy. Wynocha już, ludzie. U mnie chcą odpocząć ludzie, te moi pracownicy. Punkcik z jedzenia, bardzo dobrze. Jeszcze nie wydajemy. Jeszcze siedzą. Punkt umiejętności, nie wiem komu, ale poczekamy na razie, bo tak się nikomu nie przyda w tym momencie. Punkt miasta, za chwilę damy. Poczekamy, aż wyjdą wszyscy. Okej, okay, powinno być chyba spoko. Jest. Kurna, minus. A, bo zatrudniłem sobie tego ziomaka, ale patrzcie, mam 100. To będzie słabo. Muszę coś pokombinować. Earnings 1500, food 1400. Na co płacę najwięcej? Personel 300, rent, rural Indians, maintenance. No tutaj policies jest najwięcej. Prosić, dobra, to co, trochę zmienię to. Bo coś czuję, że zostanę ręką w nocniku. Hall clinic. Co to jest? Hall clinic. To są no ale to clinic musi być. Dobra, może to wyłączmy na razie. Kitchen clinic też, toilet clinic, zostawmy sobie tak. Staff ma average salaries, będą zadowoleni. Na razie nie potrzebujemy chyba żadnych reklam, bo i tak przyłażą. Więc też sobie te reklamy powyłączajmy na razie. I tyle. Zobaczmy, co się będzie działo teraz. Można ewentualnie troszeczkę cenowo jeszcze podrzucić niektóre rzeczy. Dodać piątaka. Dobra. Ło! 19 recenzji poszło. I wszystkie pozytywne, że tak powiem. Nie ma, że jakichś tam... negatywnych. O, kolejnych. Hej, reviewing, coś tam, ale jaka smutna buźka. Więc nie będę tu się kłócił z tą babeczką. Dobra, jedziemy dalej. No, dajcie mi te pieniądze. Może spróbujmy jeszcze troszeczkę więcej. Zaryzykujmy. Mam większą reputację, może to mi pozwoli dać troszeczkę większą kwotę za ceny. A bo to będzie właśnie, może teraz właśnie muszę spowodować, żeby przyszli do mnie ludzie troszeczkę bardziej bogatsi, powiedzmy. Bo ci sknery to mogą mieć problem, jak podwyższę tyle cen. Więc wiecie. Coś mamy tu ciekawego do zaoferowania. Jeszcze może jakieś tutaj właśnie winko. Burning Red Beer. Mister is Blonde Beer. Brzmi fajnie. Ceny jeszcze łykają. Tak mi się zdaje. No, już troszeczkę mniej. Ale no, zobaczymy. Punkcik miasta, proszę bardzo. Mogę tutaj zdać punkty? Nie, to już mam 100%.
Więc dajmy sobie może gdzieś tutaj. Kolejna dzielnica. Mamy aż 5 punktów do żarcia. Weźmy coś może dawać na bogatości. Lobsterek na przykład, bardzo dobra. Oktopus, myślę, że będzie fajną rzeczą. Kolendra, curry, ginger, trochę przypraw, bo nie mam w ogóle nic. Kapary, to będą kapary później. Kapary będą bardzo dobre do smalczyków. Na przykład. Menu. Coś mamy dodatkowego? Nie wiem, czy to... Mogę sobie mieć więcej tych menu, w menu rzeczy, tak takie ciekawości pytam, to chciałem wiedzieć. Garden salad. Dobra. Jak tam ceny? Jeszcze łykają. Więc spoko. Może przychodzą ci bardziej właśnie zamężni, kto wie. Kolejny reviews. No ceny tak troszeczkę go niepokoją, ale to jest ten chipskater, tak? Ale ogólnie spoko, więc może te ceny, no trudno. Niech sobie tam stęka ceny, ale ja muszę trochę pozarabiać, bo będzie krucho. Zaraz powinni przyjść na kolację, zwalić się teraz do restauracji, kupa ludzi. Mam nadzieję. Już kolejny stolik zajęty przez Rudych. Dobra, Rudy, spoko. Dobra, moi drodzy, dobijemy do końca tego tygodnia i będziemy kończyć strumyczek. 2 godzinki nam minęły. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Pytanie, czy zbankrutuję, czy nie. Jeśli, może być tak, że po prostu polegnę pieniężnie już. No jednak, może trzeba jakoś mieć inną taktykę na to. No zobaczymy. You have unlocked additional marketing policy. No okej, okay. No to co tam zablokowałem? Ciekawego. Decision. A, social media. Ile to kosztuje? 12 za godzinę. Na razie nie. Na razie nic nie ruszamy. Coś się stanęło. Looks like the guests of the table have... Znowu urodziny. Nie, masz tylko ciastko. Nie będę ci dawał akurat całego obiadu, panie. Nie stać mnie na takie rzeczy. No ceny im się tak pośrednio podobają, dlatego że po prostu bym musiał teraz zainwestować troszeczkę w inną rozpiskę ludzi. Typu właśnie na przykład white collars. Myślę, że to by było dobre. A oni są z tego prawdopodobnie. Nie, tu mam tylko 400. Tu mam 2 punkty. Tu mam 700. Tu mam dużo. A też 2 punkty. Tu jest dużo. Tysiąca. Dobra, spróbujmy. Niech przychodzą. Niech przychodzą i zobaczymy, czy będą cały czas stękać na te złe żarcie. Ja też dałem jakieś ozdóbki, ale kurna, nie stać mnie. Bo w sumie mogę coś, jakieś tutaj ozdoby dać. One kosztują drogie. Patrzcie, same dywany kosztują w kupę kasy. To są jakieś ładne, fajne, ciekawe rzeczy. Mascarpone i gold sheet. Nasza Gesslerowa też ma jeden punkt, tu ma jeden. Javier ma 4! Więc Javier, masz tutaj do tego i co do czego jeszcze? I do energii. I Rio też ma 2. Damy ci do czego? Do kasy. Jedziemy. Kolejne 2 recenzje. Bez tragedii. Trzymamy poziom. Kolejne 3. Są dobre te recenzje, no cały czas trzymają się dobre recenzje. O, kolejny do popularity. Ma 250. Proszę bardzo. A, to już mam chyba ten. Mogę odblokować sobie kolejny ten. Kolejny punkcik, właśnie. Decyzję kolejną. Unit design is happy to sign the contract with you, allowing you to restaurant to. A to znowu jakieś meble.
No fajnie, no ale bym chciał, żeby coś mi dało kasę jakąś, a nie tylko meble, 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 meble. Gesslerowa ma 58 miejsce. Bardzo dobre, bardzo dobrze. I mam tysiaka na koncie. Więc na pewno nie zginę. Nawet jakbym miał teraz minus 600 na koncie, to będę miał na plusie. My elo is dropping. Super. Chciałbym, żeby moje elo też dropping trochę w czołgach. Jest! Jesteśmy na plusie, moi drodzy. $68 zarobiliśmy. $68 na plusie. Więc, moi drodzy, tym jakże pięknym akcentem kończymy dzisiejszy strumyk. Bardzo wam dziękuję, że byliście. 2 godzinki razem sobie posiedzieliśmy. Mam nadzieję, że w kolejny weekend coś się uda. Nie wiem. Zobaczę, jak będzie u mnie z robotą. Jakby co, zapraszam was na filmy, które będą się pojawiać oczywiście aktualnie na moim kanale. Kilka starych serii na pewno będę ciągnął, żebyście mogli sobie pooglądać. A na razie was żegnam serdecznie. Dziękuję jeszcze raz, że byliście. Dziękuję za donaty, które wpadły. Za donate od Wachudry. I słyszymy się już niedługo, więc